Jesteś gotowy na przeżycie czegoś wyjątkowego? Jeśli myślisz, że już widziałeś i słyszałeś wszystko, to się mylisz. Podstęp Podcast, czyli podcast w ciemno. Rozmowy od ludzi dla ludzi. Trochę na ciebie czekałam, nie ukrywam. Poczekaj, dam sobie radę. Poczekaj. Dobrze, spokojnie. Przepraszam, koniec, rad, ale koniec, tak, rad, słucham, koniec. Że... Jesteśmy w pierwszym momencie, kiedy świat mógł cały na siebie spojrzeć. I myślę, że da się wtedy zbalansować to, że powiedzmy spędzamy na tym telefonie 2, 3, 4 godziny dziennie. I jakoś tak mi mniej wygodnie. A powiedz mi, co tobie sprawia taką frajdę istnienia? Jesteś gotowy na przeżycie czegoś wyjątkowego? Jeśli myślisz, że już widziałeś i słyszałeś wszystko, to się mylisz. Podstęp Podcast, czyli podcast w ciemno. Rozmowy od ludzi dla ludzi. O, siadłeś. Jeszcze sobą po drugiej stronie? Kurde. Tak. No, wiesz, ci, którzy są przed... przed kamerami nas widzą, a my siebie nie widzimy, tylko się słyszymy. Tak, słyszałam o tym, że jest ciekawa. To jest taki, wiesz, myk. Oczywiście możemy dokonać potem gwałtu rety i dokonać aktu przemocy nad tą ścianką. Słyszałam o tym. Jak dojdziemy do tego, że naprawdę nasza wizualizacja jest nam konieczna do tego, żeby się zaprzyjaźnić bardziej. Ja rozumiem, albo ale ufam, że jesteśmy osobami z nieprzeciętną wyobraźnią. Ale rzeczywiście, w ogóle ta ścianka, w ogóle nie, tej ściany między nami nie ma, jest taka piosenka. Ma ściana między nami, tutaj nie ma takiej ściany. Więc na pewno sobie z tym spokojnie poradzimy. Jak nie, no to fizycznie ją zaatakujemy. Trochę na ciebie czekałam, nie ukrywam. Przepraszam, ponieważ ja miałam być... Bo... Ale nie przepraszaj, jest super. Trochę na ciebie czekałam, to nawet dobrze, ponieważ wiesz, napięcie, dramaturgia. Najlepsze rzeczy są podobno wyczekane, jak to mówią. Oczywiście, no liczyłam na to, że jak wiesz, jak tutaj wejdziesz, jak ta energia buchnie, to ta ściana po prostu poleci i tak. Na mnie oczywiście, ale poradzę sobie z nią, mam nadzieję, z tą ścianą. Która jest. Jak się do ciebie zwracać, jak sobie życzysz? Może być Masny, może być Rafał, może być, no jakby obojętnie. Większość ludzi po prostu mówi Masny, bo to też było moja ksywka od dawien dawna. To jest ksywka tylko, czy nie, to jest nazwisko, to jest moje nazwisko. No popatrz, biedne nazwisko stało się ksywką, no naprawdę. A może to właśnie jest, może właśnie to jest takie uwznieślenie, bo z drugiej strony po nazwisku to jest tak czasami uznawane przez ludzi za niemiło, a po ksywce to co innego, więc może właśnie to jest taka... Nie, no fajnie, jeżeli wiesz, w imieniu mojego nazwiska. No wiesz, poza tym bardzo budzi różnego rodzaju skojarzenia. Mówię o skojarzeniu wynikającym z samego brzmienia. Tak. I tak dalej. No Masny, dla mnie miłosny może być, wiesz, masełkowy, tak, tak. Masujący. Gładki na pewno. No, gładki. I też sny są czymś takim masny, raczej gładkim, masny, taki mięsisty. Stary, no naprawdę można by było wymyślać różne rzeczy. Popatrz, jak masz fajnie. Dostałeś to w ogóle w patencie początkowym swojego istnienia i teraz możesz z tego robić użytek. Na imię masz Rafał, tak? Moje imię brzmi Rafał, dokładnie. Mam pytanie jedno, ale ono będzie bardzo techniczne. Techniczne? Jesteśmy już nagrani. Oczywiście, nagrywamy się cały czas. Doskonale. No właściwie rozmawiamy, mamy to w nosie, czy nas nagrywają, czy nie, to jest ich problem. Bardzo mi się podoba ten lekki brak zasad. Stary, no po prostu naprawdę, ilość zasad, które musimy, wiesz, przeskakiwać codziennie jest tak duży, że jak sobie możemy tutaj trochę po improwizować na zasadzie, że ma być nam po prostu fajnie, tak. Bo życie się z tego składa, żeby nam było fajnie przynajmniej czasami, a przynajmniej te chwile po co są, nie? Tak. Bo chyba są tylko i wyłącznie chwile. I są znaczy, chwilami, życie bo jest, wszystko jest chwilą. Z lepkiem chwil, tak? Oczywiście. I tak na dobrą sprawę pod koniec nawet tak też się okazuje, że pamięta się tylko niektóre rzeczy. I to jest ciekawe, a z jednej strony, a z drugiej strony, wiesz, pocieszające, że nie musisz tak strasznie przeżywać tego, jeżeli coś jest bardzo kiepskie, że może zapomnisz, albo może po prostu to będzie trwało tylko sekundę. To prawda. Pytanie też jeszcze z jednej strony, jak my będziemy pamiętać, ale też jak nas będą pamiętać. Myślisz, że to ważne? To zależy, no. No, a myślę, że jeżeli chce się być na przykład dobrym ojcem, dobrym obywatelem, dobrym na przykład muzykiem, no to na pewno ważne jest to gdzieś, jak... Ta ocenność, tak? Inaczej, może pewna dbałość o swoją osobę i o to, co po sobie zostawisz. No, wyobrażam sobie, że będąc artystą muzycznym, tak, wypuszczenie całego albumu, no bo album jasne, to już jest dużą rzeczą, który jest na przykład słaby, który jest niedopracowany, który jest taki mimochodem, jest już pewną, może nie plamą na honorze, ale pewną plamą na dyskografii, co nie? Więc z jednej strony życie jest taką zlepką chwil
o których można zapomnieć z naszej perspektywy, ale jeżeli myślimy o jakimś, nie wiem, dorobku albo o czymś, jakimś wpływie, który chcemy mieć na świat, no, tak? Pozytywnym, aha, raczej, aha, myślę, bo wątpię, żeby ktoś zakładał, że chce mieć zły wpływ, no to wtedy pewnie taka dbałość, może pewna uważność jest chyba istotna. Tak, masz rację, absolutnie tak jest i chyba w ogóle jesteśmy też wychowywani w takiej konwencji jakby istnienia, że po pierwsze nie wszystek umrzesz, prawda? To już tak z daleko posuniętego łacińskiego by można było. Ale do klasyka się odwołaliśmy. Tak, więc jest, absolutnie. Ale rzeczywiście, ale z drugiej strony, wiesz, jeżeli już taką klasyką, bo tak mi teraz jak powiedziałeś, to mi tak się przypomniało, w tej chwili improwizuję, ale taki facet był, Szekspir się nazywał kiedyś. Kojarzymy, dawno, polecamy. To strasznie człowieka. Dawno, polecamy. On już nie żyje, proszę państwa, nie żyje jakby co w razie czego, także nie będzie miał pretensji, jeżeli nie zapamiętamy dokładnie, poczekaj, żebym się nie pogubiła w zeznaniach. Spokojnie, polecam szersze przecinki, żeby ta poczekaj, dam sobie radę, poczekaj. Dobrze, spokojnie. Przepraszam, koniec, rad, ale koniec, tak, spokojnie, bo teraz, wiesz, ponieważ natchnąłeś mnie, więc poszłabym za tobą. Jak brekałci, ale to, poczekaj, to nie o tym chciałam. Poczekaj, do Szekspira, kurczę, daj szansę. Jak ładnie powiedział, że życie jest tylko przechodnim półcieniem, uważaj, nędznym aktorem, który swą rolę wygrawszy na scenie, w nicość przepada. Powieścią idioty. Głośną, wrzaskliwą, a nic nieznaczącą. Piękne. Cholernie dekadenckie, nie? Bardzo dekadenckie, ale myślę, że nasze pokolenia zasłużyły na dekadencję jak żadne inne, tak, ponieważ zgadzam się. Któż jak nie my jesteśmy w pierwszym momencie, kiedy świat mógł cały na siebie spojrzeć dzięki mocy internetu, ale z drugiej strony my jako pierwsi mamy realną wizję tego, że stworzymy coś, co może nas przekroczyć. Czyli nawet jeżeli jakby te zapowiedzi o tym, że AI powstanie, są troszeczkę rozdmuchane, bo na razie te modele jakby nie myślą, tylko są po prostu zgadywaczami sensu, w ten sposób nazwijmy to. Ale jest to pierwsza realna szansa, że pojawi się ktoś, kto będzie następcą naszym, jakimś naszym kolejnym gatunkiem. Więc cóż, jakby, cóż może być większą schyłkowością, jak stworzenie swojego następcy? I to jeszcze chwilę po tym, jak sami się zrozumieliśmy. Bo powiedzmy, że taka wiedza o świecie to wcześniej była dostępna do jakiejś garstki, bardziej uświadomionych ludzi. A teraz my dostaliśmy YouTube'a i zaraz możemy na nim zobaczyć swój koniec. Cudowne. Tak, i możemy tym żonglować. Weź pod uwagę, że możemy też z tym jeszcze coś poniekąd po drodze udawać, że robimy, czyli coś odwracać, coś powstrzymywać, ale to już wymyka się naszej takiej pełnej jurysdykcji, nie? Jest coś takiego, że to i tak biegnie. I popatrz, jak cholernie to się dzieje. Raptownie, nawet nie chcę powiedzieć szybko, bo to jest za małe słowo, tylko właśnie raptownie, bo to są uderzenia. Tu już nie masz ewolucji, prawda? Tylko to jest rewolucja ewolucyjna, ewolucja w drugą stronę, jakby odwrócić te wszystkie pojęcia. One przestały, one się troszkę zdewastowały, bo wiesz, nie wiem, 80-latka kiedyś, prawda? I 40-latek, to była jakaś taka pauza w rozwoju, że tak powiem, wszystkiego. No jakieś 10 lat, powiedzmy. A teraz między 30-latkiem a 20-latkiem jest lat 50, czy 70, czy 80. Może nawet nie w takich kategoriach należy to obliczać, nie? Nawet jakie to byłyby lata, z drugiej strony, czy to byłyby lata z lat z XX wieku, czy XXI? Właśnie. Na pewno nie XXI, ale pamiętam. Jest taki bardzo znany TED Talk pana, który się nazywa Nick Bostrom, który zapytał dość szerokie grono badaczy, filozofów, matematyków, badaczy, którzy generalnie zajmują się szeroko pojętą sztuczną inteligencją, za ile lat uważają, że jest 50% szansa, że powstanie sztuczna inteligencja. I to było w latach, powiedzmy, 10., tak? XXI wieku. I większość z nich przewidywała, że będzie to 2040. Tak. A powiedzmy, że już teraz mamy jakieś takie pierwsze sygnały, że jakaś już w tym momencie są algorytmy, które są w stanie zastąpić nasze część ludzi w pracy. Jakby część ludzi w pracy. Sami obserwujemy to, jak byłem ostatnio świadkiem
sceny w sklepie, no, gdzie pani kasjerka rozmawiała z klientką, że kasy samoobsługowe są, że same, o Boże, wiesz, że kasy samoobsługowe, no, są świetne i obie je chwaliły i jakby ja nie mogłem... Abstrakcja, nie? Tak, jakby, że ta pani właśnie opowiada w skowronkach, no, że można wybrać tą opcję, taką, o czymś, co zaraz być może wyrzuci ją z pracy. Wyeliminuje ją kompletnie, przestanie być w ogóle jakimś obiektem pożądania właśnie pracowego, ale to w bardzo wielu tych dziedzinach, bo z jednej strony nakręcamy te, nazwijmy to, koniunkturę nowoczesności i tak dalej w szerokim znaczeniu tego słowa, a z drugiej strony pomniejszamy jakby swoją zapotrzebowanie na siebie samego. Wyjątkowość. Tak, i wyjątkowość. Atoli sami to wymyślamy. W związku z tym przecież przyjdzie taki moment, że trzeba będzie znowu dać jakąś pożywkę do ciągu następnego, chyba, nie? Prawda jest taka, że wydaje mi się, że jeżeli faktycznie coraz więcej takich mechanicznych czynności będzie, mechanicznych już nie w tym znaczeniu, że siłowych, no bo to już większość jakby wykonują maszyny od dawna, ale jeżeli nawet takie proste prace umysłowe zaczną być wykonywane przez maszyny, to wyobrażam sobie, że ostatnim sektorem, w którym możemy się ukryć, jest sztuka i rozrywka. Absolutno. Na dobrą sprawę. Tak. Roboty będą pracować za nas, a my będziemy się wzajemnie bawić. Będziemy swoimi towarzyszami do końca życia. W sensie myślę, że paradoksalnie ta nasza bezsensowna egzystencja może być całkiem sensowna, bo możemy się skupić na tych rzeczach, na które większość ludzi nie miała czasu, ponieważ, no, po pierwsze... Tworzyła, może, tak? Nie miała czasu, ponieważ była zajęta pracą dla chleba, w cudzysłowie, co nie? Rozumiem, a jeżeli ten chleb jakoś będziemy mieli zapewnieni, o ile to się da zrobić, bo my rozmawiamy o pewnej utopii, ale z drugiej strony, czy XXI wiek nie byłby dla ludzi z XVIII wieku pewną utopią? Powiedzmy, no ze wszystkimi dodatkami, jak ci się nie uda, dla bezrobotnych, jakimiś darmowymi kursami, natychmiastowym dostępem do informacji. Myślę, że wielu ludzi z XVIII wieku, na pewno wielu chłopów, gdyby im to wytłumaczyć, uznałoby, że to jest jakiś raj po prostu. I ananasy można kupić za 2 złote? Kurde! Tak, przenoszenie wszystkiego jeszcze na tak zwaną cenność, nie docenność, tylko cenność. Czyli wiesz, że coś kosztuje, ale z drugiej strony, czy w między tak zwanym czasie nie doprowadzimy i już nie doprowadzamy, czy wprowadzamy ten element niepotrzebności wzajemnej wobec siebie. Mówię o pewnym wyciszeniu takich komunikacji bardzo bezpośrednich, takich takich dotknięć ludzkich, wiesz, takiej rozmowy tête-à-tête. No, sami zastosowaliśmy tutaj jakiś element, który ma zbliżyć z jednej strony, a z drugiej strony oddala, czyli nie widzę twojej mimiki i vice versa, oczywiście z akcentem na wersal, rozumiesz, już zupełnie jest mi niepotrzebny twój, chociaż mnie jest bardzo potrzebny, ale myślę, że już jestem mauzoleum Lenina, jeśli chodzi o te zapotrzebowania, wiesz, mówię o raczej o mauzoleum. Nie mogę potwierdzać, nie mogę zaprzeczyć. Oczywiście, zostań przy tym. Tak. Z racji na ilość nawiązań kulturowych. Błagam cię, pojechałam strasznie, bardzo to szybko poszło, dam radę, ty też osiągniesz swój rytm za chwileczkę. Czekaj, bo zwariowałam na chwilę, ale czekaj, myślę po prostu o tym, o tej komunikacji takiej bezpośredniej. Czy nie stracimy ducha jakiegoś takiego? Żeby popatrzeć na siebie, tak. Żeby posłuchać na przykład pauzy. Myślę, że wszystkie tendencje, to znaczy naturalną koleją rzeczy jest to, że wydaje nam się, że wszystkie procesy będą dążyły do jakiejś maksymalizacji, ale historia pokazuje, że doprowadzamy do pewnej skrajności, a potem dochodzi do odbicia, tak? Tak. Nawet nas uczą na historii, że jest renesans, barok, średni wiersz, klasycyzm. Tak. W sensie, że gdzieś te nasze światopoglądowe, czy też powiedzmy takie obszary tego, czym się interesujemy, tego, co jest dla nas istotne, tego, co jest dla nas wartościowe, że to w jakiś sposób fluktuuje. No i wydaje mi się, że teraz wchodzimy w taką fazę pewnej takiej fascynacji technologią, czy może już weszliśmy, myślę, że XXI wiek na początku na pewno jest taką mocną fazą fascynacji tym, że technologia może załatwić wszystko i dochodzimy teraz do momentu,
że jesteśmy w przededniu być może stworzenia tej sztucznej inteligencji, która będzie takim naszym opus magnum, nie? To jakby, jeżeli człowiek stworzy coś lepszego od siebie, no to już możemy się... pożegnać. Tak, tylko że naturalnie wydaje mi się, że to doprowadzi do mocnego odbicia, może nie takiego w stylu Amiszy, ale takiego, które na pewno na przykład odrzuca ekrany. Myślę, że wielu ludzi marzy teraz, tak naprawdę szczerze, o tym, żeby kupić sobie jakiś domek na tych przysłowiowych Bieszczadach, mieć już jakieś pieniądze odłożone i żyć tak bardzo prosto, z daleka od tego miejskiego, powiedzmy, pędu i w takim spokoju. Ja troszeczkę mam już takie romantyczne marzenia, choć z drugiej strony jest wiele rzeczy, które chciałbym zrobić, wiele rzeczy, wielu ludzi, których chciałbym poznać. Ludzie są super i myślę, że o to trzeba dbać, bo myślę, że taka cała odskocznia to jest drugi człowiek i właśnie to spotkanie twarzą w twarz i docenienie takich małych, prostych rzeczy, typu dobre jedzenie, nie jedzenie cały czas przy smartfonie, żeby się skupić na smaku, na tym, jak jest coś doprawione, żeby żyć tą chwilą i myślę, że da się wtedy zbalansować to, że powiedzmy spędzamy na tym telefonie 2-3-4 godziny dziennie, ale potrafimy się też od niego oderwać. To nie jest tak, że jesteśmy cały czas na 50%, tylko możemy być, okej, 100% w telefonie, lecimy te 30 minut TikToka, po prostu szatkujemy sobie banie, ale potem godzinę czytamy, a potem godzinę gadamy z przyjacielem. I myślę, że to jest taka najbardziej realistyczna droga, bo nie wierzę w to, że będziemy pracowali do 40, a potem przez 40 lat żyli na wsi, bo tak nie działa. Chyba my tak nie działamy. Są tacy ludzie, którzy to jest ich marzenie, czy to jest ich jakaś docelowość, jakiś wektor, wiesz, który ich ustawia, ale szczególnie w życiu tak zwanym, każde życie jest kreatywne, no może tak, ale powiedzmy, jeżeli w działalności artystycznej się obracamy, czyli też chcemy, żeby nasze doznania przelewane na, nie wiem, na papier, czy przelewane na obraz, no papier to może też być w obrazie oczywiście, ale mówię o malarzach, mówię o pisarzach, o dramaturgach, poetach i o ludziach, którzy czy są artystami wokalnymi, czy artystami śpiewakami i tak dalej, i tak dalej. Jest to balansowanie między tym dawstwem swojej emanacji, a pobieraniem emanacji z czegoś bardzo prostego, co już nie jest interpretowane przez innych i wiesz, nie jest pod tą jurysdykcją. Takie surowe, tak? Rozumiesz? Okay. Tak, że to trzeba mieć też pewną dyscyplinę też w sobie, taką dyscyplinę w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Znaczy pewien umiar, umiejętność pobierania i dawania. To jest bardzo trudne przy pewnym temperamencie. To zależy, prawda, od tego, jaką mamy też osobowość. No zależy, ja myślę, że jakby ja w ogóle zastanawiam się, czy my mamy dostęp do jakiegoś takiego, powiedzmy, do takiej treści surowej, bo my zawsze, ja myślę, że interpretacja jest narzucona razem z kulturą, z tym, w czym się wychowujemy, więc jako my jesteśmy raczej osobami przetwarzającymi, zauważającymi jakieś paterny, jakieś wzory, powtarzające się motywy, ale czy my mamy, jakby każda rzecz, którą napotykamy, nawet drzewo, już nam się może kojarzyć drzewo życia, Adam i Ewa, grzech, ja myślę, że ciężko nam w ogóle, i nie wiem, jak musielibyśmy do tego podejść, żeby, już nie mówię, że dzieło kultury, tak, bo dzieło już osadzone jest w kulturze, ale ja myślę nawet, że jak patrzymy na jabłko, to nie jesteśmy w stanie zobaczyć jabłka, tylko widzimy właśnie tak jak mówiłem, grzech, zobaczymy Newtona, zobaczymy sok, już jakieś momenty przetwórstwa. Nie wiem, ile lat ma cywilizacja, no ale taka już, powiedzmy, bardziej na przykład pisana, nie wiem, z 10 tysięcy lat, nie wyciągniemy tego. Może, ciężko, żebyśmy to mieli w DNA. Nie, no może nawet mamy już to w DNA. DNA, ja myślę, że to już nie musi być nawet przekazywane, wiesz, w taki sposób bardzo dokładny. To po prostu jest. Teraz mi przyszło do głowy, jak to mówisz o tym, to pomyślałam sobie na przykład o małżeństwach, czy związkach, w ogóle o związkach między ludźmi z zupełnie innych kultur. I z jednej strony to jest bardzo trudne, a z drugiej strony to mogłoby być bardzo łatwe, znaczy bardzo dobre, nie chcę powiedzieć łatwe, tylko dobre, bo tak pomyślałam sobie, no, że właśnie inna kultura, to znaczy nie przeczytałeś tej samej książki, co ja, nie usłyszałeś o tych samych historiach, które się zdarzyły w tym kraju, czy w tym regionie, czy w tej właśnie cywilizacji. Ale nawet głębiej, przepraszam, że ci się wetnę, ale na przykład ciekawa jest różnica, że wyobraźnia jest też inna, ponieważ w różnych językach, na przykład różne słowa mają różne płcie, tak? Szafa jest. To jest ona i jak my sobie wyobrażamy szafę, to na
przykład będziemy ją feminizować, tak? A w niemieckim na przykład szafa to jest der, czyli on, tak. I ta osoby już mają różną wyobraźnię i to jest już na takim bardzo poziomie, na który jeszcze nawet nie wchodzimy na co dzień. To nawet nie są inne lektury, tylko język dużo też ze sobą jakby pociąga, jeżeli chodzi o to, jak myślimy, o naszą wyobraźnię. Faktycznie. Wiesz co, o tym nie pomyślałam, a teraz jak powiedziałeś o szafie i tak pomyślałam sobie o szafa kobieta, do której można wejść, ale do dera jak gdyby trochę inaczej się wchodzi. I już ta różnica, prawda, jest... No tak. Wchodzenie do dera, to w ogóle nie wyobrażam sobie, co to jest, ale dobra, niech to będzie ten der. Wchodzenie pod rękę po prostu, tak jest. Wchodzenie pod kuratelę, tak jest. Pod ojcowską jakąś protekcję. Protekcja. Inne jest to, bo pamiętam taką moją rozmowę właśnie z kimś, kto związał się, jest Francuzem, a związał się z Polką i ona miała taki straszny problem, że mówi, wiesz co, jest mi z nim niewygodnie czasem rozmawiać, bo na przykład nie mogę mu powiedzieć tam o czymś, co ja przeczytałam, na przykład o Lemie na przykład, wiesz, chodziło też o sprawy cywilizacyjne i tak dalej, o to, że się literatura nawet nie była w stanie wymyślić tego wszystkiego, czyli literatura, czyli człowiek, prawda, abstrakcyjnie gdzieś w tym fantazy zobaczyć tego. I próbowała temu swojemu partnerowi wyjaśnić, że był ktoś taki, kto napisał to coś, ale to coś już teraz już jakby nie istnieje, a nie miała przełożenia na literaturę czy na zjawiska naukowe, na przykład w tamtym regionie. I mówi, jakoś tak mi mniej wygodnie. Ale patrz. Ona była Polką, tak? Tak. Czyli on był niewystarczająco odczytany. Bo ja wiem, tak? do czego nawiązujesz. Aha. I od razu też powiem, drodzy widzowie, którzy też jednak tutaj są. W pewnym momencie za granicą było podejrzenie, że Lem nie jest jedną osobą, tylko jest grupą pisarzy. Mhm. Słyszałam o tym. Tak, i to chyba o to jej chodziło w tym, o czym ona mówiła. Tak. Tylko, że chodzi o to, że on nie miał tego backgroundu kulturowego. Tak. No tak, to jest gdzieś smutne, ale to w takim razie ona powinna mu go... czy ona powinna mu go zrobić? No nie, no właśnie. To nie, no. Nie ma tej lekkości, ale z drugiej strony na francuski jest jest top 3, jeżeli chodzi o języki, na które się tłumaczy książki, więc na pewno miał możliwość dostępu. Oczywiście, tylko nie wiadomo z jakiej znowu sfery, że tak powiem, cywilizacyjno-poziomowej w tym kraju funkcjonował, czy się urodził, czy był, wiesz, jak był edukowany, etc. No już wchodzimy już w sprawy jakby bardziej edukacji. A powiedz mi, co tobie sprawia taką frajdę istnienia, tak, wiesz, także, że masz tak coś takiego, że kurczę, dobrze mi się żyje, dobrze mi z sobą, no, może to. Coś takiego już jakby odczuwasz, bo jesteś młodym człowiekiem zapewne, tak jak słyszycie po głosie, no i tak w ogóle po pewnej swadzie. Jak to jest już? Czy już odczuwasz, potrafisz już sobie tak to gdzieś osadzić u siebie? Aha, to... W takiej sytuacji jest mi po prostu dobrze z sobą. Ja nie mówię z innymi, z sobą. Aha, no ja zawsze, ja też nie staram się uciec od naszej stadnej natury. Tak. I mi dobrze jest ze sobą wśród innych. Tak. Lubię przebywać wśród swoich znajomych, swoich przyjaciół, wymieniać się doświadczeniami, rozmawiać, poznawać nowych ludzi, poznawać nowe życia, nowe doświadczenie, które jest inne ode mnie. To jest dla mnie fascynujące, że każdy z nas w jakiś sposób, tak jak tutaj mówiliśmy kulturowo, przychodzi z czymś innym, przychodzi z innym wychowaniem, z inną, ma inne spostrzeżenia i zwraca uwagę na inne elementy rzeczywistości ze względu na swoje doświadczenie, co jest fascynujące. I jakby to dla mnie jest najciekawsze w poznawaniu innych ludzi. Poza tym na pewno dobra lektura jest dla mnie czymś, to może brzmieć trochę banalnie, ale myślę, że jakby nigdy nie powinno, bo jest tak, to jest tak naprawdę książki to jest gdzieś najlepsza rzecz, która nam zostaje tak pokoleniowo, tak? To jest nasza skarbnica wiedzy, to jest ta rzecz, przez którą przenosi się mądrość ludzkości. Jakkolwiek pompatycznie to nie brzmi. Rozumiem, tak jest. Taka jest prawda, ja się trochę tłumaczę, ale z drugiej strony fajnie też wiedzieć przed samym sobą i potrafić obronić swoje słowa. I poza tym lubię też
jeżeli napiszę coś dobrego, jakiś scenariusz, który ma dobry wpływ na ludzi, to znaczy na przykład czuję, że rezonuje w nich, że moje doświadczenie jest w stanie przełożyć się na to, że ktoś coś zrozumiał, że ktoś poradził sobie z jakąś sytuacją, że ktoś nawet bezpośrednio się do mnie odezwie i podziękuje mi za to. Takie wiadomości to jest cudowna sprawa, bo jedną rzeczą jest, żeby na przykład kogoś rozśmieszyć, czy komuś poprawić humor. I to jest cudowne. To jest coś, co ja robiłem wiele lat i jakby nigdy nie chcę obniżać wartości tych cennych i pozytywnych doświadczeń, tych uśmiechów, które wywołałem na twarzach ludzi. Ale wiedzieć, że otworzyło się komuś głowę na coś, że pomogło się komuś czymś zainteresować, zrozumieć, że ludzie mi mówią, zacząłem prowadzić pamiętnik dzięki tobie, zacząłem czytać książki dzięki tobie, jakby więcej książek, wiem, co czytać dzięki tobie. Zatrzymałem się na chwileczkę na sobie w momencie czytania, bo jest coś takiego, prawda? Tak. No. Zatrzymujesz się, jesteś tylko z sobą i ta konkluzja, to wszystko, co dochodzi, tak, to już wiem i możesz to przekazywać dalej już w innej formule, bo inaczej przekazujesz, prawda, temu drugiemu człowiekowi. Ja też jestem absolutnie. Właśnie chciałem zapytać, z tobą. A propos, ja też chciałem też zapytać o gdzieś tam analogiczną, że tak to mówimy, nie wiem, poczucie, esencję istnienia, tak, którą wyciągasz ze Słuchaj, swojego ja ci powiem, życia. Dla mnie, ja w ogóle już kiedyś to powiedziałam, ale uważam, że to jest takie. To nie jest odkrywcze, ale dla mnie najważniejsza jest komunikacja z drugim człowiekiem naprawdę. I nawet używam czasem tego i tłumaczę się trochę, że ja nie myślę, kiedy jestem sama. Rozumiesz? Ja zaczynam myśleć wtedy, kiedy mówię do ciebie. Po prostu w trakcie mówienia... Voltaire powiedział, że są ludzie, którzy myślą wtedy, kiedy mówią. Ja jestem z nim. Ja w ogóle nie wiem, czy nie powinnam tam się gdzieś położyć, gdzie on tam leży, nie pamiętam już dokładnie, ale by on mógł gdzieś tam w okolicach Europy Zachodniej jednak tam polegiwać, a ja tam się chyba udam. Ale rzeczywiście nie mam skłonności do... Oczywiście mogę coś wymyślić sobie, ale tak, żeby pewien przewód tego myślenia przeprowadzić, nie umiem tego filozoficznie ogarniać sama z sobą macerując, tylko muszę mieć ciebie, tego interlokutora, to spojrzenie, twoje oczy, twoją mimikę, twój grymas w jedną lub w drugą stronę. To jest dla mnie pobudzenie. Tylko w ten sposób w ogóle istnieje. Jestem dużo bardziej smutna, kiedy jestem sama. I to nie chodzi o to, że jestem smutna, bo mam jakieś przemyślenia smutne. Nie, po prostu jakby wychodzi ze mnie trochę powietrze i jestem w nieistnieniu. To jest oczywiście... Jestem w nieistnieniu, piękne. To trochę tak mi się to, wiesz, kołacze. I jestem starsza, tym bardziej, tym mam większe łaknienie współistnienia. I to nie ma dla mnie większe... I nie podchodzę ocennie do ludzi, których spotykam. To znaczy, oczywiście oceniam jakieś możliwości, które za tym są już w trakcie mówienia, ale z takim znakiem plus jakby wchodzę w ten pewien dyskurs. On nawet nie musi być taki intensywnie werbalny, jak teraz, który my prowadzimy, ale generalnie drugi człowiek, jak jest, jest super. Ja też myślę, że to się nigdy nie nudzi. To znaczy, tak jak wielu ludzi słusznie zauważa, że pieniądze i to, na co je wydajesz w pewnym momencie, i to dość szybko, przestają sprawiać taką bezpośrednią przyjemność i przestają też zaskakiwać, tak? No bo powiedzmy, wszyscy mniej więcej wiemy, co można kupić, jakby są rzeczy drogie, bardzo drogie, są torebki za 100 tysięcy dolarów nawet, nie? Abstrakcyjniejsze. Tak, są bardzo sprawie. Szybkie samochody, wszyscy je znamy. Tak. A myślę, że kontakt z drugim człowiekiem, jeżeli faktycznie jest się go zainteresowany, jakby jest się zainteresowany drugą stroną, nigdy ci się nie znudzi, bo nie masz pojęcia, jacy są ludzie, nie masz pojęcia, bo nie jesteś sobie w stanie tego wyobrazić właśnie ze względu na to, co samemu się przeżyło i jak samemu jesteś
utworzony. Tak jak jesteś w stanie wyobrazić sobie sweter z młodych koźląt, z kaszmiru z młodych koźląt, nie? Jest bardzo miękki, jest bardzo fajny, jest cholernie drogi, ale drugiego człowieka i jego drogi, i jego życia, to jest bardzo trudno sobie wyobrazić. To jest, no właśnie, to jest niesamowite w pisarzach, takich jak Dostojewski, że on potrafi stworzyć te realistyczne postaci, które ty czytając nagle myślisz sobie, o, ja wiem, jak ta osoba się zachowa. Ja widziałem, znałem taką osobę, rozumiem tak, to. Tak, spotkałem się z kimś takim i trochę mam też w sobie tego czegoś. Tak, dokładnie, no to jest niesamowite, jeżeli czyta się jakąś postać i nagle dostrzega się swoje wady w niej, no to jest piękne, to jest właśnie, to jest jakby sztuka i najwyższa, że tak mówimy, jakby najwyższe doznanie literatury pięknej, jeżeli losy wymyślonego bohatera są w stanie wpłynąć na prawdziwego człowieka, żeby go zmienić, no to jest piękna rzecz, ale też bardzo często możemy zauważyć to w innych ludziach i o ile jesteśmy do jakiegoś stopnia samoświadomi, powiedzmy wiemy, jakie mamy wady, to jesteśmy gdzieś w stanie się w ten sposób odbić, tak jak wielu ludzi się odbija od swoich rodziców, na przykład myśli sobie, o kurde, widzę swoje cechy i nie chcę taki być, bo rodziców znamy długo i jesteśmy w stanie się gdzieś tam zbuntować przeciwko nim. Także to jest naprawdę cudowna rzecz. I co chciałem powiedzieć właśnie jeszcze, drodzy widzowie. Ale to jest jaki widzowie? I Wicki, no. Przepraszam. Super, nie? Drogie osoby widzące i słuchające. O Boże, nie mów do mnie takich rzeczy, bo po prostu dostaję palpitacji, nie wiem, czy nie powiem ci ale czego. To jest śmieszne, bo to jest śmieszne, bo można grać językowo czasami ludziom na nerwach, w ten taki idiotycznie inkluzywny sposób. Idiotycznie. On ma pewien sens, tylko że śmieszne jest to, że ludzie myślą, że ktoś będzie zmuszał ich do mówienia w ten sposób, w żaden sposób. Więc drogie osoby posiadające z oczy. Takie fragmenty mózgu. Są trzy etapy, myślę, że formułowania swoich myśli, które bardzo polecam. No. Pierwszy to jest myślenie po prostu, tak jak to nam lata w głowie gdzieś niezakotwiczone nigdzie. Drugi to jest to, co uprawiamy teraz. Nie, to jest chyba trzeci. Drugi to jest mówienie na głos i bardzo polecam, jeżeli na przykład ma jak się jakąś prezentację, ja bardzo często mówię na głos rzeczy, nie tylko, że ćwicząc, ale po prostu formułując te słowa, ponieważ znacznie łatwiej nam jest coś pomyśleć, a trudniej jest nam to gdzieś tam jednak ułożyć w taki logiczny, jakby takie logiczne zdanie, które jeszcze po polsku się zamknie i nie będzie w nim błędu językowego. No, teraz się bardzo postarałem. Trudne to jest, no tak? Właśnie. A trzecią rzeczą jest słowo zapisane. I to już jest w ogóle... To już jest mur beton, tak? Papier przyjmie wszystko, ale się nie zmieni. Więc jak już zapiszemy sobie, to jest taka myśl, która już ostatecznie jest skrystalizowana. Więc jeżeli się do czegoś przygotowujecie i jakby mówienie jest następną formą myśli, a pisanie jest już taką naprawdę bardzo skonkretyzowaną, więc... Ale wiesz co? Ja mam takie doświadczenie z pewną grupą zawodową, która powinna operować fantastycznie słowem. Właśnie ta retoryka powinna być takim elementem, jednym z najistotniejszych, poza oczywiście zawartością wstępnie, powiedziałabym taką profesjonalną, że ci właśnie ludzie, a dotyczy to grupy prawniczej, prawniczej? Tak. Nie. Ja wiem, o czym pomyślałeś, znaczy przypuszczam, że myślałeś, tam nie muszą być tak wykształceni, tam gdzie ty myślisz. Dzięki. Wiesz co, że mówienie w pewnej improwizacji na temat, który znasz, bez zapisania tego nie wchodzi w grę. U nich w początkowej fazie na przykład edukacji. A to jest pewna cecha, która powinna być w pewnej gotowości, ponieważ nie wiadomo, jak w sytuacji już zawodowej ktoś, kto jest po przeciwnej stronie, zaripostuje. I teraz umiejętność natychmiastowego wypowiadania frazy, która przychodzi ci do głowy i jeszcze powiedzenia tego w dobrym języku, mówię o literackim bardziej języku, ale utrzymać tę zawartość, żeby ona miała wagę, żeby miała sens, żeby była ripostą, a nie wymyśloną wcześniej tezą, jest bardzo trudna do osiągnięcia. Mnie się wydaje, że łatwiej jest taką ripostę, która nie może być ripostą, bo nie dzieje się natychmiast, byłoby zapisać. I kiedyś usłyszałam, no i jak ja tego nie zapiszę sobie, to ja tego nie wypowiem. Ja mówię, ale nie masz szans.
zapisywania tego, bo to się dzieje tu i teraz. Musisz być wyposażony w taką erudycję, po prostu, żeby zrobić to z wagą, z mocą merytoryczną, ale również i emocjonalną na takim poziomie, żeby to zadziałało. To nie jest wcale takie łatwe. Po raz pierwszy jestem w sytuacji, w której nie jestem pewien, czy rzeczoną grupą zawodową są raperzy w trakcie freestylu, czy prawnicy w trakcie procesu. Ja jestem bliższa tych prawników, jest mi trudniej z raperami, chociaż już zaczynam rozkminiać, ale wtedy błagam na kolanach, żeby najpierw zrozumieć, co mają do powiedzenia, a potem dopiero to wytaktować czy wyrytmizować. Moje doświadczenie z prawnikami jest takie, że oni faktycznie raczej są w stanie całkiem ładnie te myśli formułować, gdyż z założenia i chyba z takiego musu zawodowego dużo czytają. Oni jakby mają mnóstwo akt procesowych i ilu nie znam prawników, tak, są to osoby intensywnie czytające, co zwykle... Ale czytające bardzo specjalne, ciągle te same mniej więcej, tylko troszeczkę inne fakty są tam, zawierające się rzeczy. Jest to też możliwość wysoka, bardzo prawdopodobne, jak to się mówi poprawnie, no ale jednak często jest też tak, że jeżeli ma się dużo jednego rodzaju treści, które się przyjmuje, to może szuka się odskoczni, tak? Czyli na przykład wierzę w wielu prawników, którzy robią skok na główkę do literatury pięknej. Ja marzę o tym, tak, żeby mieć tę wiarę. Dni tak? wolnych. Aha. Tak. Ale z drugiej strony ja też uważam, że jedną rzeczą jest formułowanie myśli, a drugą rzeczą jest formułowanie myśli w sposób natychmiastowy, bo to jest według mnie duża słabość debat, które my mamy w telewizji, która jest raczej takim pokazem sztuczek retorycznych, bardziej niż faktycznym sposobem sformułowania swojej myśli i przedstawienia jej dla drugiej strony, bo często wygrywają tam ludzie, którzy po prostu potrafią zrobić dobrą, szybką ripostę, bo my się skupiamy na tym, że jaka fajna riposta, ale mu pojechał. Podczas gdy no chyba nie o to chodzi w debacie. Chodzi o to, żeby naprawdę wyczerpać argumenty i przekonać drugą stronę, a nie postarać się ją po prostu, no nie wiem, zgasić albo zaorać, tak? Tak, zaorać. I to są takie, dla mnie te debaty telewizyjne bardzo często, w których ktoś ma na przykład, nie wiem, 2 minuty na wypowiedź, to są takie raczej jakieś rozrywkowe formaty, mocniej niż informacyjne. Tak, bardziej pokazujący po prostu tę osobę, prawda, że ona wygląda tak i tak, natomiast mniej zajmujemy się tym, co ona naprawdę myśli. Bo jak powiedziałeś, że o tym, że przekazanie myśli, no to słowo myśli zaczyna mnie trochę niepokoić, czy to na pewno jest myśl. Czy nie jakiś impuls? Tak. Mm-hmm. Impuls i powtarzanie po prostu pewnych schematów, które się dobrze po prostu jakby fakturują, wiesz, w czasie i w przestrzeni, a nie idzie za tym pewna moc przekonania, że to jest na pewno to. Pomaga zapisanie. Pomaga zapisanie. Jeżeli ktoś na przykład w trakcie 5-minutowej spokojnej wypowiedzi adwersarza, interlokutora, osoby po drugiej stronie, zwanego też rozmówcą, był w stanie zapisać sobie na kartce 3 myśli, które on wypowiedział, miał chwilę, żeby napisać swoją odpowiedź na nie, nie ripostę, tylko swój kontrargument albo swoje podważenie jego argumentu, przykładu, który podał, cokolwiek. Wtedy myślę, że byłaby to rozmowa, która jest znacznie bardziej owocna i prowadząca nas w kierunku, duże słowo, ale prawdy. A w momencie, kiedy druga strona myśli tylko, jak zripostować, jak po prostu zgasić, jak przyczepić się do jednego fragmentu tej jego wypowiedzi, żeby moje było na wierzchu, wtedy wyobrażam sobie, że to jest trochę bardziej show niż gdzieś tam wymiana argumentów. No niestety takich formatów jak na razie w polskiej debacie publicznej mamy niewiele, jeżeli nie nic. Na przykład w Wielkiej Brytanii jest taki w ogóle kanał, bardzo polecam, nazywa się Intelligence Squared, czyli inteligencję kwadrat, czyli 2. I tam są debaty w takiej formule oksfordzkiej, które polegają na tym, że mamy jakąś tezę i osoba się zgadza lub nie zgadza. Jest pierwsza wypowiedź, która trwa, nie wiem, 15-20 minut, czyli naprawdę można mięsiście się wypowiedzieć na ten temat. Potem jest druga strona, taka sama odpowiedź, a potem mają po 7,5 minuty, żeby zripostować się, co nie? Czyli zakładamy, że obie strony przychodzą już z tą pierwszą wypowiedzią, tak? Wymyślili swoje argumenty, przemyśleli sprawę, a potem tą drugą
tworzą, powiedzmy, że na prędce, no, ale nie jest to na prędce, ponieważ mają na to czas. Tak, mają czas. I oglądasz taką debatę, która trwa 45 minut, kończysz ją i masz takie, kurde, ja wiem na ten, ja znam argumenty obu stron, ja wiem coś na ten temat. Wyobrażam sobie, że jesteś w stanie obejrzeć 5-10 godzin debat telewizyjnych, takich aktualnych, i mieć cały czas słabe pojęcie dokładnie, na temat tego, o co chodzi obu stronom. Tak jest, że to jest tylko takie odbijanie piłeczki absolutnie na takiej zasadzie, bo teraz ja. Natomiast nie ma tego pogłębienia. Faktycznie to jest prawda. Nasza też, myślę, taka wyporność, jakby to powiedzieć, taka czas, my mamy skupienie, ten czas skupienie? I skupienia. Tak, tak. Jest taka jest ograniczona, jest coraz bardziej ograniczona, jesteśmy bardzo niecierpliwi. Wiesz co, i nie jesteśmy wobec siebie, też tak mi się wydaje, w większości jesteśmy bardzo ocenni, a nie chętni wysłuchania innego sposobu zobaczenia tego samego tematu, co wcale nie musi być zawsze we wszystkich aspektach inne od naszego odczucia. To prawda, bo jakby to jest tak, że my i tak uważam, że będziemy podświadomie oceniali drugą osobę, tylko chodzi o to, żeby nie dać się porwać tej ocenie w tym znaczeniu, że okej, będziemy mieli pierwszą na przykład myśl, o, to jest debil, albo to jest osoba arogancka, albo to jest osoba jakaś tam, no ale nie możemy pozwolić, żeby nasze pierwsze wrażenie dyktowało nam to, co dalej myślimy o tej osobie, dajmy jej siły powiedzieć i potem na przykład powiedzmy jej, bo ja na przykład parokrotnie się spotkałem z czymś takim, że ktoś powiedział, o, miałem cię za taką i taką osobę, ale jak cię poznałem bliżej, to okazałeś się inny. I to jest też fajne, to też pokazuje szczerość drugiej strony, więc nie powinniśmy z jednej strony udawać, że nie oceniamy, bo myślę, że ocena jest gdzieś tam automatyczna i to jest już też w naszym DNA. Pisane, tak? Tak, ale nie powinniśmy za bardzo ufać swojemu pierwszemu wrażeniu, no bo wtedy chyba sami gdzieś ograniczamy sobie możliwość poznania drugiego człowieka. A co ty zakładasz? Sorry, wiesz co, ale tak mi przyszło do głowy. Spodnie. Co ty, poza tym, poza spodniami, to jest taka szansa, zwykle, że tutaj jednak tak zrobiłeś. Ale oczywiście jestem otwarta tego, i na inną wersję. Tego, oczywiście, ale jestem otwarta na każdą. Także spokojnie. Ale powiedz mi, co ty zakładasz, jak spotykasz drugiego człowieka, nawet tak, już nawet zawodowo powiedzmy, taki, jaki masz znak przy tym człowieku, kiedy wchodzisz jak gdyby w relację z nim? Jest plus? Jest nic? Jest minus? Ja uważam, że bardzo smutnym byłoby życie, w którym do każdej osoby ma się podejrzliwy czy negatywny stosunek. Tak jest, tak. Ja niewątpliwie w jakiś sposób przejechałem się na ludziach, których spotkałem, ale zawsze jakby starałem się zrozumieć, dlaczego zachowali się w takiej sytuacji. Tak. I myślę, że odszedłem już od czegoś takiego, w sensie może też nikogo takiego nie spotkałem, żeby ktoś był po prostu zły z założenia i chciał kogoś oszukać, tak, i zrobić na pieniądze i tak dalej. Może miałem szczęście w życiu, ale spotkałem też ludzi twardych, którzy broniąc samych siebie potrafią zrobić ludziom krzywdę, bo to się najczęściej dzieje z tego, no tak, co jakby ja zauważyłem. Tak. To jest raczej tak, że to strach, nie jest tak, że ktoś myśli, żeby tobie zrobić źle, usilnie, tylko on myśli o swoim komforcie, o utrzymaniu swojego status quo i przez to ty jesteś po prostu może czasami czymś na drodze, co powiedzmy mu przeszkadza lub co jakby inaczej. Każdy najpierw myśli o sobie, powiedzmy, tak? Więc być może efektem tego, że ktoś cię zranił, nie jest to, że chce cię zranić, tylko że broni samego siebie. Trochę poszedłeś w innym kierunku. Nie, ale troszkę, dobra. Nie, ale chodzi mi o to, że ja dlatego do każdej osoby wychodzę jednak z zaufaniem, i z takim, z kredytem zaufania, tak. U mnie trzeba stracić kredyt zaufania bardziej niż walczyć, żeby go uzyskać, no bo w ten sposób myślę, że jeżeli jesteś szczery, to ludzie najczęściej reagują na szczerością. Myślę, że neurony nasze, tak jest, nasze neurony lustrzane, czy są potwierdzone, czy nie, ale faktycznie tak działają. Jeżeli ktoś natychmiastowo reaguje w sposób, ja też, no nie wiem, wierzę, że duża część ludzi nie jest aż tak dobrymi aktorami, żeby grać tak dobrze kłamców i takich ludzi, którzy wszystko fejkują, udają po to, żeby coś na tobie zyskać. I ja działam w branży rozrywkowej od 12 lat, więc myślę, że jeżeli gdzieś, to tutaj bym spotkał ludzi, którzy tak hardo chcą mnie zrobić na pieniądze. A zakładać,
że wszyscy chcą jakby wszyscy chcą być dla ciebie źli, no to myślę, że strasznie smutne życie by było i no nie wiem, może to jest też podejście, może też dlatego nie jestem milionerem, może to trzeba być właśnie twardszym i w biznesie nie ma przyjaciół i trzeba jechać i z ludźmi i tak dalej, ale to myślę, że każdy wybiera swój tryb życia i nie można mówić, że któryś jest lepszy od innego, któryś prowadzi do innych, jakby do no tak, będą inne rezultaty, ale powiedzmy, że ktoś może na przykład dojść do bardzo wysokiej pozycji w swojej branży, ale na przykład przypłacić to zdrowiem, przypłacić to zawałami, przypłacić to tym, że może będzie miał dużo... życiem rodzinnym. Tak, no właśnie. Więc jak będziemy się tylko bawić w taką, skoro używamy już takich słów rozdmuchanych, to taką buchalterię, tak. Czyli księgowość, rozumiem, czyli liczenie. Wiem, ale też ja chciałbym zawsze podać rękę ludziom, którzy nie muszą znać tego słowa, które jest bardzo starodawne. Tak. Więc buchalteria, księgowość i jeżeli patrzymy tylko z takiego numeru, jeżeli im bardziej będziemy patrzeć z takiego numerycznego tylko punktu widzenia na życie ludzi, tym bardziej ono się będzie nam takie wydawać, tym bardziej będziemy tylko cenić to i te życie. I to jest właśnie ten moment, kiedy potem AI zacznie jakby umieć wykonywać wszystkie nasze rzeczy, a my nic nam nie zostanie, bo nie będziemy mieli... Nie będziemy potrafili się otworzyć na tego drugiego człowieka, bo będziemy mieli cały czas gardę wysoką, żeby nas nikt na pewno nie oszukał na pieniądze. No to ja wolę pogodzić się z tym, że nie będę aż tak bogaty, ale ufać ludziom. No i to jest coś, co każdy będzie musiał w swoim... w ramach swojej gdzieś tam jurysdykcji osobistej rozplanować i rozłożyć. Ja w ogóle uważam, że najważniejszym trudne takim elementem na przykład do tego, żeby dobrze mówić, znaczy nie chodzi mi o to, że dobrze mówić, tylko żeby mówić z dobrym skutkiem do ludzi, przekazywać swoje intencje, swoją sztukę, cokolwiek, wiesz, coś ważnego, co dla nas jest. Ja mam takie podejście do tego, że ja mam wiarę naiwną, że jestem dobrze postrzegana, kiedy to robię. Zakładam a priori, że to się przyda i nie uważam, że to jest ostateczna, najważniejsza wiedza, jaką ten ktoś osiąga w tym momencie, kiedy ma ze mną do czynienia, ale że to jest element tak zwanego pewnego dobrodziejstwa, które człowiek człowiekowi po prostu daje. Czasem w ogóle nawet niczego nie oczekując dalej. To jest nawet na tę chwilę, że przyjemnie jest posłuchać, że ja ci po prostu z mojego doświadczenia radzę, że można zrobić tak, czy przekazuję ci te informacje. Zawsze ten taki znak plus wydaje mi się piekielnie ważny, wiesz, w relacjach jest. Ja zakładam, że z sobą się nie znam bezpośrednio, ale gadamy ze sobą. I ja na przykład zakładam już w tej chwili, że... ty mnie lubisz i teraz nie odpowiadaj mi na to, bo to nie jest prowokacja na odpowiedź, żebyś odpowiadał na to pytanie czy na tę tezę, ale mnie jest to potrzebne, żebym mogła czuć się z tobą dobrze. Okej. Okay. Myślę, że to jest jakby dobre założenie. Nie wiem, czy potrafię jakoś się skomentować, bo... Nie musisz tego komentować. Nie. Bo to, wiesz, ja mówię bardziej o tym, co dobrze też robi samemu człowiekowi, że zakłada tą przyjaźń, że tak powiem, tą przyjazność. Potencjalną przyjaźń. Tak. I wtedy jest łatwiej. I łatwiej jest mi też przyjmować nawet negację moich tez, negację moich przemyśleń i tak dalej, ponieważ... zakładam, że jeżeli powiesz coś takiego, że się z czymś nie zgadzasz albo że masz inny na ten temat punkt widzenia, to nie dlatego, że jesteś przeciwko mnie, tylko po prostu inaczej coś pojmujesz. Okay, to jest tylko tyle. Dobra, to ja już rozumiem, o co chodzi. No. I też jestem tego zdania. To znaczy, ja czasami tworzę filmy, które mają kogoś do czegoś przekonać. Mhm. I jeżeli zaczniemy atakować drugą stronę, jeżeli na przykład... weźmiemy, powiedzmy, polityka. Mhm.
i zaczniemy atakować go, co gorsze jeszcze atakować jego elektorat, mówić, że głupi ludzie na niego głosują. To był bardzo duży błąd demokratów w Stanach Zjednoczonych przed wyborami Trumpa. Hillary Clinton nie powiedziała, że Trump jest zły, tylko powiedziała, że ludzie, którzy na niego głosują, że połowa to jest tam faszyści czy coś, więc to było idiotyczne, bo nie dość, że jakby... To było jeszcze gorsze niż zaatakowanie kandydata, tylko zaatakowała ludzi ze względu na to, że oni komuś uwierzyli. I teraz, jeżeli ktoś kogoś atakuje, to naturalne jest to, że włączamy tryb obronny, tak? Więc to już nie jest tryb w dyskusji, tylko to jest tryb, w którym po prostu my mamy, właśnie musimy zrobić riposty, musimy kogoś zniszczyć, my musimy kogoś zaorać. A jeżeli docenia się, powiedzmy, załóżmy, że weźmy tą Clinton, tak? Powiedzmy, że ona by postarała się i starała się znaleźć te cechy Donalda Trumpa, które przemawiają do ludzi, i ona by pokazała tym ludziom, że ona rozumie, dlaczego oni go chcą wybrać. Ja rozumiem, że czuliście się oszukani, że dużo fabryk wyjechało ze Stanów, że nie macie pracy, że kiedyś wasi rodzice sobie kupowali mieszkania na pensji. Jedna osoba pracowała w rodzinie i kupowali sobie dom. A ja rozumiem, dlaczego chcecie kogoś, kto ma wywrócić to wszystko. Trump też jakby jechał z tym, że on miał osuszyć bagno, drain the swamp, nie? I ja rozumiem, dlaczego... Znaczy, ona nie miała takiej w ogóle możliwości, bo ona była jakby tym establishmentem w 100%, ale okej, załóżmy, że gdyby ona postarała się zrozumieć drugą stronę, to myślę, że byłaby bliżej do przekonania ich, a ona zaatakowała i to jest najgorsza rzecz, więc i to chyba jakby o tym mówisz, że ty zakładasz, że nawet jeżeli ktoś się z tobą nie zgadza i cię krytykuje, to nie robi tego właśnie po to, żeby cię chamsko zaatakować, tylko z pewnej troski. Tak. Oby tak było i tak, jak rozumiem, oboje chcielibyśmy żyć, żeby... Tak, bo to jest, wiesz, trochę to wygląda, że taki idealizm, nie, nas tutaj trochę dotknął, ale jeżeli zajmujemy się w ogóle komunikowaniem z drugim człowiekiem w takiej czy innej formie, każdy z nas inaczej, inne narzędzia są i tak dalej, inna przestrzeń też do właśnie tej nawigacji międzyludzkiej, ale ten element, jeżeli on jest tej pewnej tolerancji przyjaznej, takiej przytulonej, takiej... Przytulona, wiesz, już za słodko. Prawda? Że słodko brzmi, nie? Gdzieś taka jest coś takiego... wieczorynkowa. Wiesz, tak, że to jest takie... wtedy wydaje mi się, że łatwiej jest ze wszystkim. Po prostu ze wszystkim się robi się łatwiej. I łatwiej się słucha takiej muzyki, ogląda takie filmy, ogląda taki teatr. Zawsze drażnią. Prawda, ale muszę być adwokatem z diaboli, no, bo faktycznie jest tak, że dużo może wynikać z tego, że i to faktycznie, to od razu trzeba powiedzieć. Zakładając, że spotykamy się tutaj, pewnie mówimy do ludzi, nasza pozycja, my możemy żyć w totalnej bańce. Dla nas ludzie mogą być znacznie bardziej życzliwi, z nami ludzie mogą chcieć rozmawiać. Ja też staram się tego oduczyć, żebyśmy jakby... Że teraz ja powiedziałem faktycznie, że staram się ufać ludziom, być do nich życzliwy, ale to pewnie dlatego, że dostałem dużo życzliwości w życiu. A jeżeli ktoś tak nie dostał dużo życzliwości, to może sobie myśleć, że my tutaj siedzimy po prostu jak pączki w maśle, kurde, zarabiają nie wiadomo ile z mediów w Warszawie i że sobie rozmawiamy o życiu normalnych ludzi. Więc tak nie jest i faktycznie nie chcę cofać tego, co powiedziałem, bo uważam, że tak trzeba żyć, ale nasze doświadczenie może być z kosmosu dla wielu ludzi i musimy o tym pamiętać, żeby nie sprzedawać wszystkim recepty na życie, która po prostu może nie być i zrealizowanie jej w różnych opcjach będzie miało różne następstwa, tak? Więc to trzeba, myślę, że też powiedzieć, że zasada ograniczonego zaufania, to jest tak jak chyba na drodze, tak? Że zasada ograniczonego zaufania do drugich, do innych samochodów. Ufamy im, ale bez przesady, nie bezgranicznie, żeby się też ludzie nie przejechali. Tak, bo to jest znaczy, też... Trzeba być bardziej czujnym, to znaczy to jest raczej sprawa pewnej czujności, też używanie tej swojej, nazwijmy to, inteligencji, czy emocjonalnej, ja nie mówię o wykształceniu i tak dalej, tylko o inteligencji ludzkiej, że trzeba być właśnie czujnym, ale ta zasada tego, że zakładam, że jeżeli zwracam ci nawet na coś uwagę, to zwracam ci uwagę dlatego, bo cię akceptuję, bo cię lubię, bo nie chcę, żeby ci się coś złego zdarzyło, a nie, że dlatego, żeby ci powiedzieć, bo ty cię nie zauważyłeś tego, że to jest taki znak. Myślę, że świetnym przykładem jest tutaj poprawianie ludzi jakby w kwestii językowych, w kwestiach językowych. No. I to jest bardzo czuły punkt i ja
zawsze mówię swoim znajomym, żeby poprawiali mnie i ja też, i staram się to robić zawsze bardzo miło, żeby poprawiać, jak ktoś robi błąd językowy. I nie dlatego, żeby poczuć się lepszy, bo ja znam język polski, bo tak. Ja też robię błędy i wszyscy czasami robimy błędy. Ale według mnie prawdziwa osoba, która jest szczera i jest szczerym twoim kumplem i chce dla ciebie najlepiej, powinna cię poprawić. Ja też tak uważam. Bo przy mnie, że tak to mówię w cudzysłowie, ja nie wyciągnę w stosunku do ciebie jakichś negatywnych wniosków, bo zrobiłaś lub zrobiłaś błąd językowy. Mm-hmm. Świetnie powiedziałem, błąd. Super, błędy też są dobre. Ale chodzi właśnie o to, żeby nie zrobić tego, mówi się wziąć, nie mówi się dwutysięczny, tylko zrobić to albo nie tak publicznie, tylko podejść, pochylić się, albo po prostu powiedzieć, hej, mówi się 2000. Albo nawet bez komentarza, wiesz, poprawiajmy się wszyscy, żeby być lepsi w przyszłości, nie? No jakby chodzi... Jakby według mnie to jest normalne. Pewną taką życzliwość, tak, wiesz. Tak, tylko trzeba się według mnie nauczyć robić to tak, żeby ludzie tego nie brali jako atak czy sposób wywyższenia się, bo to jakby co to jest za w ogóle sposób wywyższenia się, że zauważyłem czyjś błąd językowy. No, ale to też jest sztuka, żeby potrafić dać, czy poprawić. Tak, żeby to było miłe. Zjadliwe. Żeby ktoś tego nie odebrał jako atak. No, wiesz, to bardzo szeroka rozmowa by była na ciąg dalszy. Powoli będziemy musieli się, że tak powiem, z wielkim żalem jakoś spinać do końcówki. Powiem ci, że zupełnie nie... To rozmowa jest improwizowana kompletnie. Kompletnie. Nie wiedziałam ani od czego się zacznie, ani na czym się skończy. Bo jeszcze się nie skończyła oczywiście, to dlatego nie wiem. Ale za każdym... To jest właśnie to pączkowanie myślenia i dawania sobie wzajemnie swojej głowy, przerzucania przez ten parawanik na drugą stronę. To, co robimy likwidację parawanu, czy nie? Możemy. Podobno dobra randka to jest ta, w której nie ma ani randka jednego pytania. Randka w ciemno, ja to też tak nie sobie... W której nie pada ani jedno pytanie. Tylko po prostu... Prawda? Tak. Bo to jest taki rodzaj jakiegoś takiego spotkania absolutnie wyabstrahowanego z jednej strony, a z drugiej strony nie. Ponieważ bardzo dużo nas, kurczę, łączy chociażby język. Zdaje się, tak? Język to polski? To świetne na pierwszą randkę. Polski się nazywa ten język? Tak, jest taki. Dobra, to możemy likwidujemy? Zobaczyć, jak jest. No to, nie wiem, chodź, przesuwaj ją, w tamtym kierunku ją przesuń. Jak? No tam. A tam, gdzie dziura jest, tam. Tu. A tak. Uważaj, tylko nie na kamerę. Super. Cześć. Bardzo cię witam, wszystkiego dobrego, cześć, bardzo ci dziękuję. No, kolego Masny, Ewa Serwa się mu nazywam. Super. I ty, bardzo mi się dobrze z tobą gadało. Bardzo dziękuję. Słuchaj, musimy tak przykucnąć, ponieważ teraz nas obcięło dotąd. Przepraszamy, że byliśmy tylko do połowy. I abstrakcyjni i do połowy, ale popłynęliśmy z dobrym prądem, mam nadzieję. Mam nadzieję, również. Wszystkiego dobrego. Publika. Oczywiście, że tak. Super. Do zobaczenia, wyłączcie nas. Cześć. Oni nas wyłączą sami. Tak.